zobacz, jak ten diabeł każdą sytuację chwilę wykorzystuje. Ile dobrego było tu powiedziane, jak mi tu kamera stanęła. Państwo, zobacz. Podkreślił też, że mamy bardzo dobry odczyt wskaźnika, że mafie pruskowskie się aktywowały i kara, że reprywatyzacja mieszkań, złodzieje mieszkań, że będą kolejne zatrzymania. Bardzo dużo ciekawych rzeczy, że lepiej, żeby się ludzie przyznawali do tego, co robili, żeby dalej już tego nie, bo wszystko wyjdzie. Także widzicie Państwo. Wyższe od oczekiwań, wyższe od zeszłego miesiąca. Bardzo się cieszę, że trudnym zimowym, a więc hamom, bo to wiecie Państwo, to w ogóle bez serca. Idziemy w bardzo właściwym kierunku i że hamstwo. Hamstwo, no katolicy mówią żydostwo, przecież ja tego nie wymyśliłam. Wokół nas w różnych krajach świata, ale wszystko wskazuje na to, że nie tylko przekroczy 3%, facet nad grobem, a jeszcze wiesz, skacze. Mateusz Morawiecki dodał, że wzrost gospodarczy w tym roku będzie w dużej mierze oparty na inwestycjach. W Sejmie trwają wysłuchania publiczne kandydatów na prezesa Polskiego Radia. Przed Radą Mediów Narodowych swoją wizję publicznego radia zaprezentowała Marzanna Stychlerz-Kłucińska. Zdaniem dziennikarki podstawowym zadaniem dla Polskiego Radia jest pozyskanie młodego słuchacza. W związku z tym ja bym sprofilowała poszczególne anteny. Właśnie jedynkę z nastawieniem na widza młodzieżowego. Ale nie chciałabym robić rewolucji. Rewolucji już wystarczy. Zachować to, co jest, ale przedstawić tak dobrą ofertę programową, że przyciągnie słuchacza. Dzisiaj ten słuchacz jest w Zetce i w RMF, a nie w licznej. To pokazują badania. Po prostu ofertą przyciągnąć młodzieżowego słuchacza. Marzanna Stychlerz-Kłucińska podkreślała, że misja powinna polegać na profesjonalizmie, prawdzie i atrakcyjności. Ostatnim kandydatem na prezesa Polskiego Radia, który występuje przed Radą Mediów Narodowych, jest Tomasz Wybranowski. Były dyrektor Polskiego Radia dla Zagranicy podkreślał, że radio publiczne powinno łączyć wszystkich Polaków. Wymieniał też cechy, którymi powinno charakteryzować się Polskie Radio. Dla mnie osobiście Polskie Radio jest takim magicznym miejscem, które powinno wskazywać standardy innym mediom, mediom komercyjnym. Co to znaczy? Przede wszystkim dbałość o polszczyznę, polska muzyka, która powinna być prezentowana przynajmniej w stopniu 50%, polska racja stanu, szacunek siebie nawzajem w medium bezpośrednio jako pracownik podwładny i szacunek dla słuchacza. Polskie Radio powinno być spoiwem. Spoiwem, który łączy wszystkie grupy Polaków, ale z racją stanu. Wczoraj swoje wizje funkcjonowania publicznej rozgłośni przedstawiło czworo kandydatów. Były wiceprezes spółki Henryk Cichecki, Jacek Sobala, były szef Trójki, Jedynki i Radia BIS, obecna prezes rozgłośni Barbara Stanisławczyk i dziennikarz Mariusz Staniszewski. Nazwisko nowego prezesa Polskiego Radia poznamy 16 lutego. Oddziały prorosyjskich separatystów nie zaprzestają prób szturmu Awdijiwki w obwodzie donieckim. Ataki trwają tam od niedzieli. Separatyści używają artylerii. Jak informują przedstawiciele ukraińskiej armii, bojówki separatystów kolejny raz w ciągu ostatnich dni próbowały dokonać szturmu ukraińskich pozycji. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Ostatni raz nieudana próba szturmu miała miejsce dziś rano. Ukraińcy odparli atak grupy około 30 separatystów. Prorosyjskie oddziały dokonują ostrzałów z użyciem artylerii, w tym rakiet Grad. Pociski padają na pozycje ukraińskiej armii, ale też na budynki mieszkalne w Awdijiwce. W ciągu ostatniej doby w wyniku ostrzałów uszkodzeniu uległo kilka budynków mieszkalnych. Ranny został też jeden cywil. W mieście brak jest prądu i wody. W wyniku trwających od niedzieli walk straty ponosi również ukraińska armia. Kilkudziesięciu żołnierzy zostało rannych. Dziś w Kijowie na Majdanie Niepodległości odbyło się uroczyste pożegnanie z 7 ukraińskimi żołnierzami. Poległymi w wyniku walk pod Awdijiewką. Tymczasem zdaniem OBWE winne sytuacji są obie strony. Zdaniem wiceszefa misji obserwacyjnej Aleksandra Haga walki są wynikiem prowokacyjnych działań zarówno separatystów, jak i sił rządowych. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Policja w niemieckim landzie Hesja przeprowadziła nad ranem serię przeszukań w związku z podejrzeniami o działalność terrorystyczną. Zatrzymano jedną osobę. Z Berlina Wojciech Szymański. Policjanci weszli do mieszkań po
pomieszczeń gospodarczych, a także meczetów. W sumie przeszukano ponad 50 obiektów. Akcja skierowana była przeciwko 16 osobom podejrzanym o wspieranie zagranicznej organizacji terrorystycznej. Główny podejrzany, 36-letni Tunezyjczyk, został zatrzymany. Miał on rekrutować ochotników do walki w szeregach tzw. państwa islamskiego. Policja podała, że nie stwierdzono żadnych konkretnych planów zamachu. Nie dalej jak wczoraj podobną akcję przeprowadzono w Berlinie. Zatrzymano wówczas 3 mężczyzn podejrzanych o kontakty z państwem islamskim. Często bywali oni w tym samym berlińskim meczecie, który odwiedzał Anis Amri, czyli sprawca grudniowego zamachu na jarmark bożonarodzeniowy w niemieckiej stolicy. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Do modlitwy za zakonnice, zakonników i osoby konsekrowane zachęcał papież Franciszek uczestników cotygodniowej audiencji generalnej w Watykanie. 2 lutego w uroczystość ofiarowania pańskiego Kościół katolicki obchodzić będzie Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. W głównej katechezie Franciszek mówił o potrzebie wychowywania serc do nadziei w zmartwychwstanie. Cytując pierwszy list do Tesaloniczan, papież przypomniał, że jego autor, święty Paweł, zachęcał adresatów do chrześcijańskiej nadziei. Wyjaśnił, że żywienie nadziei oznacza nauczenie się życia w oczekiwaniu, ale oznacza to także serce pokorne i ubogie. Tylko ubogi potrafi oczekiwać, stwierdził papież Franciszek. Zwracając się do pielgrzymów z Polski, powiedział, że jutro, w święto ofiarowania pańskiego, będziemy obchodzili Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. W waszej modlitwie polecam kapłanów, siostry i braci ze zgromadzeń zakonnych, czynnych i kontemplacyjnych. Niech ich życie poświęcone Bogu i charyzmatyczna posługa przynoszą obfity owoc dla dobra wiernych i ewangelizacyjnej misji Kościoła. Chiny grożą wycofaniem swoich sportowców z zimowych igrzysk azjatyckich, które już niedługo mają się rozpocząć w japońskim Sapporo. Reprezentacje Chin zakwaterowano bowiem w sieci hoteli, których prezes neguje tzw. masakrę nankińską, czyli mord cywilnej ludności Nankinu dokonany przez japońskie wojska. Książki z kontrowersyjnymi poglądami znalazły się w każdym pokoju hotelowym tej sieci. Więcej relacji Tomasza Sajewicza. Toshio Motoya to prezes koncernu APA zarządzającego ponad 400 hotelami. Jak informują media, w każdym pokoju hotelowym sieci, także tych w Sapporo, znalazła się publikacja podpisana przez prezesa, w której poddają wątpliwość informacji o mordzie dokonanym przez japońskich okupantów na cywilnej ludności Nankinu. Według chińskich źródeł od grudnia 1937 roku do stycznia 1938 z rąk Japończyków zginęło w Nankinie ponad 300 tysięcy osób. Prezes APA naraził się też Koreańczykom, uznając za nieprawdziwe informacje o przymuszaniu przez Japończyków Koreanek w czasie II wojny światowej do pracy w domach publicznych w Korei Południowej i Chinach. Coraz głośniejsze są apele o bojkot sieci hoteli. Toshio Motoya zdaje się nie przejmować problemem. W mailu do agencji Reutera prezes poinformował, że nie obawia się bojkotu. Zbagatelizować. Może coś tu zbagatelizujemy, proszę Państwa. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. W ciągu ostatnich 8 lat. Dziennikarze BBC wykryli w Afryce nielegalną siatkę handlarzy młodymi szympansami. Dzięki śledztwu udało się aresztować 2 osoby. Dziennikarze pracowali w Gwinei, Liberii, Wybrzeżu Kości Słoniowej i kilku innych krajach. Mówią, że kłusownicy zwykle zabijają rodzinę 10 dorosłych osobników, by swobodnie schwytać jedno małe i sprzedać je. Można dostać za nie około 12 tysięcy dolarów. W małych drewnianych skrzynkach szympansy przelecają dywan, tak. W Malezji, na Bliski Wschód czy do Europy. Jeden z handlarzy nakręcił z trasy przemyt filmu dla dziennikarzy BBC. Będziemy wracać do tej informacji teraz. Również przestępstwa z ratuszu miały miejsce pod skrzydłami pani Grankiewicz-Waltz, prominentnego polityka Platformy Obywatelskiej. Oddzielną sprawą oczywiście jest, czy była to nieudolność urzędników warszawskiego ratusza, czy jakieś przyzwolenie na tego rodzaju działania. To musi wyjaśnić prokuratura, to muszą wyjaśnić odpowiednie służby. Natomiast nie ulega wątpliwości, że odpowiedzialność polityczna spada na Platformę Obywatelską. Dziś? A dodatkowo warto podkreślić, że pani Hania, gdy afera ujrzała
światło dzienne, kiedy dowiedzieliśmy się o skali nieprawidłowości. Przypomnijmy, no, wiele tysięcy warszawiaków zostało poszkodowanych, ludzie byli eksmitowani z domów, ludzie byli wyrzucani z nieruchomości, które przez dziesiątki lat... A żeby to jeszcze bronić, to trzeba być nie tyle dziadem, ile gadem jeszcze. Więc kiedy to wszystko już wyszło na jaw, Platforma Obywatelska roztoczyła taki parasol konny nad panią prezydent, kiedy politycy, nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, ale eksperci, działacze samorządowi apelowali, żeby pani Gronkiewicz-Waltz odeszła ze swojego stanowiska po to, żeby tę aferę można było bezstronnie wyjaśnić, po to, żeby Warszawa mogła sprawnie funkcjonować. To właśnie Platforma Obywatelska roztoczyła parasol pochronny polityczny nad panią prezydent Warszawy, no i do dzisiaj sprawuje ona swój urząd. Natomiast rozwijające się śledztwo każdego, może nie każdego dnia, ale każdego tygodnia przynosi dodatkowe fakty, dodatkowe informacje i nie byłbym zaskoczony, gdyby się w pewnym momencie okazało, że nie uda się obecnej ekipie w Ratuszu Warszawskim dotrwać do wyborów samorządowych, tylko zmiany nastąpią wcześniej. Panie pośle, czyli możemy powiedzieć, że może to być czubek góry lodowej dopiero, ponieważ, no tak jak pan poseł wspomniał, powoli wychodzą pewne kwestie, pewne nieprawidłowości, jedna po drugiej i kolejne osoby otrzymują, jeżeli tak można powiedzieć, status podejrzanych. Natomiast no, pytanie, w jaki sposób jakby tak bardzo szczegółowo, czy bardzo głęboko w tę sprawę wniknąć i ją rozwiązać? Czy jest być może potrzebna jakaś komisja śledcza w tej kwestii? No, sytuacja rzeczywiście jest niezwykła i chyba nieporównywalna z żadną inną aferą, która do tej pory w Polsce miała miejsce, nie tylko ze względu właśnie na tysiące osób poszkodowanych, ale i ze względu na miliardy złotych, które zostały rozkradzione. Dlatego też została stworzona koncepcja specjalnej komisji, która się będzie zajmowała rozwiązywaniem tych problemów, czy rozwikływaniem tej sytuacji. Tutaj mówimy o komisji, która będzie działała równolegle do prokuratury. Nie będzie to komisja śledcza, będzie to komisja mająca o wiele szersze uprawnienia, bo na przykład ta komisja będzie mogła też wnioskować o zmiany spisów w księgach wieczystych, będzie mogła swoimi działaniami prowadzić do zwrotu nieruchomości, które zostały z naruszeniem prawa przejęte. Będzie mogła w końcu mieć wpływ na ewentualną wypłatę odszkodowań. Ale tu też warto podkreślić, jaka była postawa Platformy Obywatelskiej w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło propozycję powołania takiego ciała. Oczywiście z jednej strony furia, wściekłość i atak, które miały służyć jednemu celowi, żeby nie powoływać tego organu, który będzie mógł pomóc w rozwikłaniu tej, jeśli nie największej, to jednej z największych afer, które miały miejsce po 89 roku. Tak jak ojciec powiedział, to rzeczywiście wydaje się, że jest wierzchołek góry lodowej, bo mamy dzisiaj wiedzę o kilku osobach, którym przedstawiono zarzuty, ale no nie ma co mieć złudzeń. Ta skala nieprawidłowości i kradzieży, która miała miejsce w Warszawie, nie mogła być dziełem tylko kilku osób. To jest na pewno o wiele większa grupa i bardzo ważne jest ustalenie, jaką rolę odgrywały władze Warszawy w tym procederze. Dlaczego? Bo nie ma co być naiwnym i wierzyć, że decyzje o zwrocie czy to nieruchomości, czy odszkodowań w wysokości ponad 100 milionów złotych nierzadko zapadały poza wiedzą władz w Ratuszu Warszawskim. To są takie decyzje, o których musi wiedzieć Ratusz, na które ma wpływ bezpośrednio prezydent i jego najbliższe otoczenie, więc wyjaśnienie tego
czy to była jakaś skrajna nieudolność, czy to było działanie z jakimś biernym przyzwoleniem, czy może jeszcze jakiś inny udział w podejmowaniu tych decyzji jest szalenie ważne i powiedziałbym nawet kluczowe dla wyjaśnienia całej afery warszawskiej. Można powiedzieć, że z jednej strony no właśnie to co narzuca się, czy niewiedza najwyższych władz Warszawy w tej kwestii, czy wiedza i aprobowanie tego typu zachowania świadczą o słabości prezydenta Warszawy i tych, którzy władzę w Warszawie sprawują. Jak ojciec powiedział, tutaj odpowiedzialność i stopień zaangażowania, czy przyczyny tego, dla których możliwe było takie, a nie inne wyprowadzanie pieniędzy i prowadzenie oszustw na wielką skalę, to są sprawy do ustalenia przez prokuratora. My możemy jako politycy powiedzieć, że odpowiedzialność polityczna prezydenta Warszawy jest oczywista, że Hanna Gronkiewicz-Waltz ponosi w pełni tę odpowiedzialność. Prokurator musi określić, czy tutaj jakaś inna odpowiedzialność również ze strony pani prezydent miała miejsce. No, ja chciałbym, żeby jak najszybciej ta sprawa została zamknięta, sfinalizowana, żeby warszawiacy i w ogóle Polacy mogli żyć w takim przekonaniu, że jest sprawiedliwość w naszym kraju, że nie ma przyzwolenia na cwaniactwo, złodziejstwo, że winni tego rodzaju nadużyć są surowo karani. Będziemy się na pewno tej sprawie przyglądać, natomiast jeszcze w drugiej kwestii chciałbym poprosić pana posła o komentarz w sprawie projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Oczywiście projekt jest już torpedowany przez opozycję tak zwaną totalną, tak sama siebie nazywa, szczególnie Platformę Obywatelską, która mówi, że będzie to krach finansowy zarówno dla Warszawy, jak i dla tych wszystkich miast, które mają wejść w skład tej metropolii warszawskiej, jeżeli tak możemy to roboczo nazwać. Jakie są zalety? Dlaczego taki projekt został złożony? No więc ja muszę najpierw odnieść się, proszę ojca, do samego ataku, czy samej krytyki Platformy Obywatelskiej. To jest partia, która nas przyzwyczaiła do tego, że niezależnie co Prawo i Sprawiedliwość zaproponuje, co zrobi, to ze strony Platformy Obywatelskiej następuje atak. I to atak nie merytoryczny, nie dyskusja o faktach, tylko wielki krzyk, wrzawa i awantura o charakterze wyłącznie politycznym, niemerytorycznym, przekonywanie Polaków, że to, co robi Prawo i Sprawiedliwość, jest złe. I tego rodzaju ataki miały miejsce w najbardziej kuriozalnych i wydawałoby się oczywistych sytuacjach. Przypomnę, kiedy wprowadzaliśmy program 500+, program, dzięki któremu 70% dzieci wyszło ze skrajnego ubóstwa. Platforma Obywatelska awanturowała się i krzyczała, że to jest niedobry program, nie da się go zrealizować, że nie należy go wprowadzać. Kiedy wprowadzaliśmy program Mieszkanie Plus, reakcja była podobna. Kiedy obniżaliśmy zgodnie z zapowiedziami wyborczymi wiek emerytalny, reakcja Platformy i Nowoczesnej była podobna. W związku z tym nie dziwi nas, że i przy tej okazji Platforma nie podejmuje merytorycznej dyskusji, tylko wszczyna kolejną awanturę i powtarza swoje rytualne zarzuty wobec Prawa i Sprawiedliwości. A fakty są takie. Projekt, który złożył poseł Jacek Sasin, czy właściwie projekt, którego sprawozdawcą jest poseł Sasin, bo to jest projekt Klubu Prawa i Sprawiedliwości, ma zasadniczy cel. Ułatwienie życia mieszkańcom Warszawy, gmin ościennych. Proszę ojca, to jest tak, że bardzo wielu mieszkańców gmin wokoło warszawskich pracuje na co dzień w Warszawie. W związku z tym mamy kwestię dotyczącą komunikacji. Komunikacji, która będzie o wiele prostsza, zorganizowanie której będzie o wiele prostsze i skuteczniejsze w sytuacji, kiedy te gminy, te tereny stworzą, jak sam ojciec powiedział, metropolię. Kwestia dostępu do kultury wysokiej. Tak samo w gminach podwarszawskich jest to zupełnie co innego niż
w Warszawie, w związku z tym różnego rodzaju ułatwienia, które obejmą również mieszkańców terenów dziś podwarszawskich, a w przyszłości, mam nadzieję, mieszkańców metropolii, no, będą służyć wyłącznie warszawiakom i mieszkańcom gmin ościennych. W związku z tym troska o dobro Polaków, w tym wypadku mieszkańców Warszawy i okolic, jest podstawową przesłanką do tego, żeby ten projekt ustawy złożyć. Jeżeli chodzi o procedowanie tego projektu, to jakie są prognozy? Kiedy ewentualnie ta ustawa mogłaby wejść już w życie? W tej chwili ustawa trafiła do laski marszałkowskiej. Mam nadzieję, że na jednym z lutowych posiedzeń Sejmu będziemy już mogli się nią zająć. Nie wiem, czy projekt zostanie skierowany do komisji, czy od razu do pierwszego czytania w Sejmie. Natomiast myślę, że prace w Sejmie powinny zająć najwięcej to kilka tygodni. W czasie tych prac jeszcze będą prowadzone konsultacje, dyskusja. Też będziemy chcieli wyjaśniać wszystkim zainteresowanym, jakie są rzeczywiste korzyści z wprowadzenia tej ustawy, bo tak jak już dziś mówiliśmy, Platforma Obywatelska i Nowoczesna przy wsparciu PSL-u starają się zdezawuować ten projekt, starają się przedstawić go w nieprawdziwym świetle, w jakimś wykrzywionym zwierciadle. W związku z tym mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku tygodni my w Izbie Niższej poradzimy sobie z procedowaniem. No a jak to będzie wyglądało dalej w Senacie i jeśli chodzi o podpis pana prezydenta, to już są pytania do Izby Wyższej i do Kancelarii Prezydenta, ale jestem przekonany, że wszyscy dołożymy starań, żeby ten projekt poprawiający życie warszawiaków i mieszkańców gmin ościennych jak najszybciej został przez parlament uchwalony. Bardzo dziękuję, panie pośle, za komentarz do tych dwóch bardzo ważnych i też aktualnych, istotnych spraw. Bardzo dziękuję. Z Bogiem. Z panem Bogiem. Pozdrawiam gorąco. Naszym gościem był pan poseł Michał Dworczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przy mikrofonie Karol Niechciał z zespołu filmowego Zerwany Kłos. Niniejszym przekazujemy komunikat dla osób oczekujących na film o błogosławionej Karolinie Koskównie. Pełna lista kin znajduje się na stronie zerwanykłos.pl oraz na stronie radiomaryja.pl pod banerem na górze witryny. Lista jest codziennie aktualizowana, a film wchodzi do kin w całej Polsce już 17 lutego na kilkudziesięciu ekranach. Lada dzień dołączy także jedna z dużych sieci kinowych. Dlatego podtrzymujemy apel do słuchaczy, by konsekwentnie pytać o film w kinach, bo okazuje się to bardzo skuteczne. A teraz podajemy najbliższe pokazy przedpremierowe. Katowice Kino Światowid,
4 lutego o godzinie 14.30. 5 lutego Kraków, kino Kijów, godzina 12. Rzeszów, kino Zorza, godzina 19. Poznań, kino Apollo, godzina 18. Toruń, Centrum Sztuki Współczesnej. Warszawa, kino Luna, godzina 14.30. Warszawa, kino Wisła, godzina 16. I Warszawa, kino Praham, godzina 13. A także kino Światowid w Katowicach o 14.30. Powyższa lista także widnieje na podanej stronie filmu i Radia Maryja. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w kinach. Prowadzone są starania o wprowadzenie reformy edukacji i ta reforma już niebawem ma wejść w życie. Jednym z takich punktów spornych, gdzie pojawiało się bardzo wiele pytań, jest sprawa tak zwanej edukacji domowej. Czym ta edukacja domowa jest? Jak wiele osób jest nią zainteresowanych? Na samym początku naszej rozmowy chciałem zapytać pana doktora Krzysztofa Kawęckiego, wiceprezesa Prawicy Rzeczypospolitej. Szczęść Boże, panie doktorze. Szczęść Boże. Proszę ojca, edukacja domowa to po prostu edukacja często nazywana edukacją bezszkolną. W Polsce edukację domową umożliwia po prostu ustawa o systemie oświaty z 1991 roku. Można powiedzieć, że ten system kształcenia, ta forma kształcenia rozwija się w Polsce, można powiedzieć, dość dynamicznie. W tej chwili według szacunków Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku 2015-2016 uczyło się w ten sposób 6 tysięcy dzieci, w tym 5 tysięcy przypisanych było do szkół niepublicznych. Edukacja domowa rozwija się oczywiście bardzo dynamicznie od wielu lat w innych krajach, no, jak Stany Zjednoczone, Australia, Wielka Brytania, Kanada, kraje Europy Zachodniej. W Polsce ten system kształcenia jest coraz bardziej popularny, aczkolwiek oczywiście 6 tysięcy uczniów to może nie jest aż taka duża skala, ale to tak naprawdę może nie chodzi nawet o ilość, tylko chodzi po prostu o sens, znaczenie tej formy właśnie kształcenia. Warto tu wspomnieć, że na temat właśnie czym jest edukacja domowa, dużą rolę w naświetleniu tej kwestii spełnia właśnie nasz dziennik. I myślę, że warto tutaj słuchaczy Radio Maryja też odesłać do stron internetowych naszego dziennika. Tam na stronie internetowej naszego dziennika jest odrębny dział poświęcony po prostu edukacji domowej. Ale też są różne strony internetowe prowadzone przez właśnie promotorów, praktyków edukacji domowej na różnych blogach rodzin edukujących. W domu można znaleźć znakomite przykłady form edukacji, warsztatów, szczególnie dla młodszych dzieci, i to z języka polskiego, matematyki, historii, geografii, także jak spędzać czas w rodzinie, w jaki sposób spędzać czas twórczo, aktywnie. Działają różne stowarzyszenia edukacji domowej, a zatem zjawisko jest bardzo pozytywne ze względu, że tak powiem, też społecznych, dlatego że to jest jak gdyby realizacja tego, co nazywamy
społeczeństwem obywatelskim. Jest to po prostu kwestia też budowania wspólnoty narodowej, wspólnoty takiej właśnie między rodzinami. Dlatego, że oczywiście nie wszystkich stać na realizację edukacji domowej z powodów po prostu oczywistych, to znaczy kwestia czasu, przygotowania, umiejętności, no ale są rodzice, którzy się organizują, którzy współpracują ze sobą, są różne stowarzyszenia i naprawdę ten system bardzo dobrze funkcjonuje. Może jeszcze tylko, żeby przybliżyć słuchaczom, czym jest edukacja domowa, to chcę powiedzieć, że jest to po prostu spełnienie obowiązku szkolnego, który w Polsce obowiązuje, ale poza szkołą. A więc samodzielna nauka przez cały rok, a następnie zdawanie egzaminów z poszczególnych przedmiotów w szkole, przeważnie właśnie egzamin pisemny i ustny z każdego przedmiotu. Pierwszy na ogół w marcu, ostatnie w maju lub czerwcu. Żeby tę formę edukacji można było realizować, to trzeba po prostu wypełnić wniosek do dyrektora, oświadczenie, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tutaj jest potrzebna oczywiście zgoda dyrektora. Ale trzeba powiedzieć też, że edukacja domowa to jest po prostu naturalna forma edukacji klasycznej, edukacji, która jest przyjęta w naszym kręgu kulturowym, w kręgu łacińskim, chrześcijańskim. To jest naturalna forma, która występowała również w Polsce. To była specyficzna forma walki o polskość z rusyfikacją i germanizacją w XIX wieku. No, narzuciła niejako takie formy działania, które można by nazwać edukacją domową. To prawda, wówczas wymuszono, ale to tak zwane latające uniwersytety, forma tej edukacji podaszkolnej, także zresztą jakąś tam formą tej edukacji domowej była przecież tajne nauczanie w okresie okupacji, czy też w okresie lat 70. w okresie opozycji niepodległościowej, demokratycznej, kiedy te wzory latających uniwersytetów również w jakiejś formie występowały, czy koła samokształceniowe. To oczywiście mamy zupełnie do czynienia z inną sytuacją. Sytuacją taką, że po prostu rodzice mogą wychowywać i zapewnić kształcenie intelektualne dzieci właśnie w formach pozaszkolnych. Panie doktorze, skąd biorą się, czy gdzie jest źródło różnic zdań pomiędzy propozycjami znajdującymi się w reformie edukacyjnej, która ma być wprowadzona, a organizatorami, czy też po prostu rodzicami, rodzinami, które swoje dzieci chcą edukować w ramach edukacji domowej? Myślę, że rodzice, stowarzyszenia, które są zaangażowane w tę formę edukacji swoich dzieci, po prostu związały ogromne oczekiwania z reformą edukacji. Dlatego, że no, jest to jak gdyby też wychodzenie naprzeciw prawom rodziców do wychowania, do właśnie tej edukacji, do kształcenia dzieci zgodnie ze swoim systemem światopoglądowym, systemem wartości. Były w ubiegłym roku prowadzone konsultacje Ministerstwa Edukacji Narodowej ze środowiskami edukacji domowej. Środowiska edukacji domowej przedstawiły konkretne propozycje rozwiązań legislacyjnych i różne formy, które sprzyjałyby rozwojowi właśnie edukacji domowej. Tymczasem niestety te rozmowy, te konsultacje zakończyły się niczym. No niestety można powiedzieć, że tutaj wzięło górę w Ministerstwie Edukacji Narodowej takie myślenie, powiedziałbym, centralistyczno-biurokratyczne, urzędnicze, że urzędnik wie lepiej, że myślę, że po prostu przede wszystkim jednak jak pokutuje chyba wśród urzędników Ministerstwa Edukacji Narodowej jakieś myślenie jeszcze takie właśnie centralistyczne, to w przeszłości brak zaufania do rodziców, brak zrozumienia tego, że rodzice są pierwszymi, że tak powiem, wychowawcami. To szkoła ma wspomagać rodziców w tym procesie edukacji. A te zastrzeżenia ze strony tych środowisk edukacji domowej odnosiły się do trzech kwestii,
przede wszystkim do trzech kwestii, tych innych jeszcze było więcej, ale trzy takie zasadnicze. I żadna z tych kwestii nie została niestety w toku tych konsultacji przyjęta. Przede wszystkim środowiska edukacji domowej zwracały uwagę, że wpisanie do rozporządzenia ministra edukacji narodowej i rejonizacji tych szkół, która to przecież rejonizacja nie obowiązuje w systemie w ustawie o oświacie. Otóż ta rejonizacja ograniczy możliwości wyboru placówki oświatowej i znacząco ograniczy kształcenie w tym systemie dzieci. Na przykład przede wszystkim chodzi o to, że wprowadzone przepisy po prostu uniemożliwiają realizację edukacji domowej tym rodzicom, którzy chcieliby współpracować z wybraną przez siebie szkołą, tylko z tego powodu, że funkcjonuje ona w innym województwie, bo rejonizacja edukacji domowej jest ograniczona właśnie do województwa. To jeszcze może wyjaśnimy, że ta edukacja domowa polega oczywiście na tym, że uczeń, rodzice wybierają szkołę i z tą szkołą współpracują. No jest wiele znakomitych szkół, które przeważnie niepublicznych szkół katolickich, w których mogliby kształcić się uczniowie korzystający z tej formy edukacji, no ale ta rejonizacja ograniczona do województwa po prostu tego uniemożliwia. No trudno zrozumieć, jakie były motywy, bo naprawdę to się nie da obronić. Takie rozumienie, które zostało wpisane właśnie w to rozporządzenie, można powiedzieć, że została złamana zasada, że rodzice powinni mieć całkowitą wolność w wyborze szkoły. Pozostałe dwie kwestie, to są może mniejsze, mają mniejsze tutaj znaczenie, ale jest to też narzucenie jak gdyby rodzicom obowiązku przedstawienia opinii wyłącznie przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Publiczną, a nie jak dotychczas na tym rozporządzeniu było, że po prostu poradnie psychologiczno-pedagogiczną, niezależnie czy ona będzie miała charakter publiczny czy niepubliczny. No i oczywiście również jest to kwestie finansowe zmniejszające subwencje na tego typu kształcenie. Zresztą subwencje pieniądze otrzymują samorządy. Myślę, że przede wszystkim edukacja domowa jest wielką szansą nie tylko w zakresie budowania tej wspólnoty narodowej, nie tylko dużą szansą dla dzieci, bo wszystkie badania pokazują, że te dzieci, które kształcą się w tym systemie, to po prostu osiągają bardzo dobre wyniki, ale również są bardzo dobrze przygotowane do tych relacji interpersonalnych, do pełnienia różnych funkcji w przyszłości społecznych, obywatelskich. I edukacja domowa jest również szansą dla tych szkół, po prostu, które są przyjazne edukacji domowej, dlatego że, jak już wspomniałem, na tych różnych stronach internetowych, na tych prowadzonych blogach rodzin edukacyjnych można znaleźć znakomite przykłady form edukacji, warsztatów. I to jest również szansa, jak gdyby dla tych szkół, to jest po prostu też wzajemne wzbogacanie się. Także po prostu myślę, że jak gdyby przyczyna tego wszystkiego jest niezrozumienie chyba tej istoty edukacji rodziców, tego, że po prostu ta edukacja może mieć różne formy i jak mówię, to jest mała, może grupa stosunkowo 6 tysięcy, ale ta edukacja domowa, jestem przekonany, w Polsce będzie się rozwijała i ta kwestia musi być rozwiązana. To znaczy po prostu trzeba wykazać dobrą wolę. Myślę, że trzeba odejść od tego resortowego spojrzenia, które chyba dominuje w tej kwestii w Ministerstwie Edukacji Narodowej i po prostu podjąć dialog, rozmowę z przedstawicielami właśnie tych środowisk. No tym bardziej, że myślę, że kwestia edukacji domowej to nie jest kwestia tylko w takim wąskim rozumieniu edukacyjnym, ale dotyczy praw rodziców i wpisuje się w ogóle w kwestię polityki prorodzinnej, a przecież rząd deklarował właśnie prowadzenie takiej polityki. A
za tym jest to kwestia, powiedziałbym nawet nie tylko jednego ministerstwa, ale kwestia szersza, kwestia całego rządu. I mam nadzieję, że no, prędzej niż później, mam nadzieję, taka refleksja po prostu w Ministerstwie nie tylko Edukacji Narodowej, ale i w rządzie nastąpi. Czyli szansa na zmiany jest według pana doktora? No tak, oczywiście ja myślę, że tak i ja po prostu sądzę, że jest to, ja mówię, no to jest takie chyba kwestia mentalności pewnego biurokratycznego, centralistycznego myślenia, ale z drugiej strony trzeba powiedzieć, że pani minister i urzędnicy Ministerstwa Edukacji Narodowej, którzy uczestniczyli w tych konsultacjach, zawsze deklarowali takie pozytywne podejście, zrozumienie dla edukacji domowej i myślę, że po prostu rozumieją, że te rozwiązania, które zostały wprowadzone w ustawie, po prostu powinny ulec zmianie w kierunku właśnie promowania po prostu tej edukacji domowej, bo po prostu staje się w Polsce coraz popularniejsza forma nauczania i po prostu jej rozwój jest świadectwem rosnącego zaangażowania rodziców w troskę o kierunek i charakter wychowania, wykształcenia swoich dzieci. Po prostu Rzeczpospolita, państwo polskie powinno tym działaniom udzielać wsparcia prawnego, organizacyjnego, finansowego, tego możliwości modelu edukacji domowej są przeróżne. Jak mówię, no, specjaliści związani z tymi ośrodkami, stowarzyszeniami edukacji domowej w Polsce zapewne mają wiele przemyśleń w tym zakresie. Formy edukacji domowej doskonale rozwijają się w innych krajach. Są niemalże gotowe przykłady, na przykład Wielkiej Brytanii, gdzie z kolei jest bardzo dobrze rozwinięty system nadzoru pedagogicznego nad tą formą edukacji, a jednocześnie w Wielkiej Brytanii jest to pozbawione jakichś takich niepotrzebnych utrudnień natury biurokratycznej. A zatem no, tutaj byłoby o czym rozmawiać. I tylko potrzebne są po prostu dobra wola i podjęcie na nowo rozmów w tym zakresie i wypracowanie dobrego systemu edukacji domowej, bo to jest naprawdę wielka wartość dla polskiej edukacji, nawet powiedziałbym szerzej dla państwa polskiego, oczywiście dla polskiej rodziny. Bardzo dziękuję panie doktorze za przedstawienie nam tego tematu i też zasygnalizowanie pewnego problemu. Pozostaje mieć nadzieję, że dla dobra dzieci, czyli też obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, te sprawy będą również w dalszym ciągu dyskutowane i procedowane. Dziękuję serdecznie panie doktorze. Z panem Bogiem, pan doktor Krzysztof Gawęcki, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej, był naszym gościem. Naszym gościem jest ksiądz Tomasz Kancelarczyk z Fundacji
Małych Stópek. Witam serdecznie i pozdrawiam. Szczęść Boże. Witam serdecznie, szczęść Boże. Księże Tomaszu, kwestia obrony życia to nie tylko Dzień Świętości Życia, to nie tylko 25 marca, to nie tylko 2 lutego, gdzie też no, wiele osób podejmuje duchową adopcję. To nie tylko marsze dla życia, ale to codzienna, całoroczna praca i też ksiądz też wciąż w drodze, wciąż w jakieś nowe inicjatywy. Co dzieje się w kwestii obrony życia w Szczecinie, ale nie tylko w Polsce? Dosłownie w drodze, bo w tej chwili nawet zatrzymałem się, jadę samochodem, byłem pieluch, także dosłownie w drodze. Pieluch oczywiście dla dzieci, które w jakiś sposób uratować od aborcji, kobiety wprowadzić na drogę życia. I to jest praca na cały rok, nie tylko poszczególne akty, które się prowadzi, które są bardzo ważne, gdzie jest tak ważny ten wymiar medialny, społeczny, ale to zaangażowanie jak największej ilości osób w ratowanie życia tych najsłabszych. I myślę, że tutaj co w obronie życia należałoby też jakby spojrzeć trochę wstecz na tamten rok. Bo działo się, można powiedzieć, że wiele i też myślę, że dla nas jest ważne, abyśmy jakieś wnioski wyciągnęli z tego, co się stało, co udało się zrobić, też czego się nie udało zrobić. Mieliśmy zbieranie podpisów, mieliśmy sprawę parlamentarną, mieliśmy czarny protest i no, ten rok to powinien być rokiem odpowiedzi, odpowiedzi w wymiarze społecznym i myślę, że tegoroczne marsze dla życia swoją liczebnością, nie tylko ilości demonstracji, manifestacji za życiem, ale także i liczebnością w samych demonstracjach będą właściwą odpowiedzią. Mam nadzieję także, że ta odpowiedź będzie w wymiarze charytatywnym, to co Fundacja Małych Stópek podejmuje przez cały rok, pomoc kobietom w ciąży, a w trudnej sytuacji, tak aby nie tylko były w ciąży, ale w wszystkim stanie błogosławionym, radości przyjęcia nowego życia, to także podejmowanie działań edukacyjnych. I tutaj o tym nie powinniśmy zapominać, podejmując inne działania, bo wydaje się, że ważne jest, żeby w jakiś sposób przeciwstawić się zabijaniu nienarodzonych. Ważna jest ta pomoc charytatywna, ale kształtowanie pokolenia, tego i następnego pokolenia, odbywa się poprzez edukację i tutaj w Fundacji Małych Stópek podejmujemy wiele działań, aby ta edukacja rozwijała się. Podejmujemy działania poprzez różnego rodzaju inicjatywy. Ostatnia inicjatywa bardzo trafiona, aplikacja na telefon komórkowy, raz podjęta, ale musi być nieustannie jakby odnawiana i przekazywana, aby co rusz więcej osób podejmowało duchową adopcję dziecka poczętego z jednoczesnym używaniem aplikacji na telefony komórkowe, aplikacja, która pokazuje rozwój prenatalny, a zarazem także jest ubogaceniem modlitwy w teksty rozważania Różańca Świętego, także w informacje anatomiczne, w obraz USG, w dźwięki bijącego serca. Także wyprodukowaliśmy grę karcianą dla dzieci, pokazującą w sposób graficzny rozwój dziecka no, narodzonego i także w dalszym ciągu już naprawdę w bardzo dużych ilościach staramy się rozprowadzać modele dziecka nienarodzonego 10-tygodniowego. Jest to bardzo ważny element. Ktoś może powiedzieć, że zna już te modele i że to dla niego jest jasna sprawa. Tak, ale wiele osób tego nie zna, a poza tym trzeba zwrócić uwagę, że środowiska aborcyjne, można powiedzieć, dostają furii, gdy widzą te modele i jest wielki sprzeciw, a więc widać, że to bardzo mocno
najważniejsza jest modlitwa. Dlatego i jutro, i 25 marca, i Boże Narodzenie, i także w różnych innych terminach jest podejmowana duchowa adopcja dziecka poczętego. I jeżeli spojrzymy na wstecz, na tamten rok, to można powiedzieć jednego. Właśnie tego zabrakło. Zabrakło narodowej, duchowej adopcji dziecka poczętego. Inaczej by wszystkie sprawy wyglądały. Zabrakło tej modlitwy w wymiarze całego narodu. I myślę, że na to istnieje za późno i to jest bardzo ważne, żebyśmy duchową adopcję podejmowali wszędzie, propagowali, żeby nie kilkanaście osób, kilkadziesiąt w parafiach podejmowało duchową adopcję, bo tak jest, gdy jestem w różnych parafiach na terenie kraju, to pytając się, ile osób podjęło duchową adopcję, słyszę kilkanaście, 20, 30 osób na parafie, która liczy kilka tysięcy osób. Jest to zdecydowanie za mało, dlatego też już pod koniec tamtego roku Fundacja Małych Skutek przygotowała ponad 100 tysięcy folderów, które specjalnych folderów z tekstem przyrzeczenia ducha adopcji, z pięknym świadectwem, z tym wszystkim, co jest potrzebne, aby była informacja o duchowej adopcji i także, aby była informacja zwrotna od osób, które podejmują duchową adopcję, a dla których mamy przeznaczone modele dziecka nienarodzonego, dla tych, którzy podejmą duchową adopcję. Tych folderów przygotowaliśmy tak dużo, aby wszyscy, którzy organizują podjęcie duchową adopcji, a wiem przede wszystkim księża w parafiach, mogli te foldery nieodpłatnie od fundacji zamówić w ilości takiej, aby nie tylko wręczyć osobom podejmującym duchową adopcję. Właśnie o to chodzi, żeby wręczać osobom wszystkim w parafii, które są w kościele, aby była informacja, aby z tych osób, które są w kościele, jak najwięcej podjęło duchową adopcję, bo ta siła jest najważniejsza. To jest siła modlitwy. Są takie złe duchy, które można pokonać tylko modlitwą i postem. No jak my chcemy w wymiarze narodowym zwyciężyć złe duchy, zabijanie nienarodzonych, jeżeli nie podejmiemy walki duchowej, także w wymiarze narodowym. Dlatego kolejny rok, kolejna szansa, żebyśmy podjęli wszyscy, albo może nie wszyscy, jak najwięcej osób, żeby podjęło duchową adopcję dziecka poczętego i w ten sposób stworzyło tą wielką armię modlitwy ludzi ducha, ludzi życia, którzy staną w obronie życia tych najsłabszych, którzy tak w tym okrutnym świecie naprawdę giną i to życie jest tak często odrzucane. Czyli apel do wszystkich, no bo wiadomo, że do wszystkich. Że, tak, że to trudno jakoś rozgraniczać, tak, starsi, młodsi. Ja powiem tak, to nie tylko apel do wszystkich o podjęcie duchową adopcję, ale każdy pomyśli, czy jest w stanie w swoim środowisku zorganizować duchową adopcję, zachęcić do duchowej adopcji, takie foldery z informacją rozprowadzić, też może zainicjować w swojej parafii, dopomóc księżom. To wszystko naprawdę jakby czeka tutaj Fundacja Małych Stópek poprzez darczyńców, o których mówimy, Bractwo Małych Stópek, corocznie jakby staramy się, żeby to umożliwić jak największej ilości osób, bo podejmowane przez nas działania w obronie życia potrzebują tego zaplecza modlitewnego. I bez tego wydaje się, że stoimy w miejscu. Można powiedzieć, gdzieś mielimy ciągle te same sprawy, nie mamy jakiejś siły duchowej. Dlatego tu nie tyle potrzeba ilości różnych akcji, potrzeba wystaw, publikacji, także i w wymiarze edukacyjnym, tylko najpierw potrzeba siły ducha, aby to wszystko, co zrobimy dla obrony życia, działało z wielokrotnioną siłą, bo to jest bardzo potrzebne. Także jeżeli następnym razem pomyślimy o chociażby wymiarze prawnym, żeby to życie ratować, to najpierw pomyślmy w wymiarze narodowym, w wymiarze duchowym. Duchowa adopcja dziecka poczętego w wymiarze narodowym. Być może też taki pomysł, żeby była też i narodowa pokuta, tylko i wyłącznie w temacie aborcji. To, co
działo się w Częstochowie, zorganizowane tak naprawdę przez niewielu, pokazało, jak jest bardzo potrzebne, jak wiele osób tam się stawiło, aby wyrazić tą pokutę za grzech naszego narodu. A ten grzech aborcji jest przede wszystkim, no, to jest ten pierwszy, największy, trzeba powiedzieć. My musimy sobie uzmysłowić, co by było, gdyby było uszanowanie życia nienarodzonych przez ostatnie 40-50 lat. Dzisiaj byśmy byli potężnym narodem w Europie, potężnym, jak nie największym. No, naród, który zabija swoje dzieci, jest narodem bez przyszłości i traci na swojej sile i duchowej, ale także i tej żywotności materii narodu. Dlatego też to jest podstawowa sprawa, abyśmy tutaj walczyli o życie, najpierw w wymiarze duchowym. Dlatego to prośba do wszystkich, którzy są w stanie duchową adopcję organizować. Informacja do nas, do Fundacji Małych Stópek. W internecie znajdziecie namiary albo kontakt fundacjamałychstupek.pl, mail, też telefon, i wtedy każdą dowolną ilość folderów, nie tylko, jesteśmy w stanie przesłać do każdego miejsca w Polsce w sposób bezpłatny, aby jak najwięcej osób podjęło duchową adopcję dziecka poczętego. To jest ten czas teraz, przed 25, można powiedzieć, zostało niecałe 2 miesiące, i to akurat jest ten czas, żeby to organizować. Myślę, że słuchacze Radia Maria mają tę siłę przebicia duchową, ale także i organizacyjną, aby to się stało. Będziemy o tym jeszcze przypominać, apelować oczywiście. Bardzo dziękuję, księże Tomaszu, za te inicjatywy, no i takie dodali nam też takiej duchowej otuchy do tego, że możemy coś pięknego wspólnie zrobić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ksiądz Tomasz Kancelarczyk z Fundacji Małych Stópek był naszym gościem, drodzy Państwo. Bardzo dziękuję również wszystkim Państwu za uwagę w aktualnościach dnia. Już za moment wiadomości. Przemysłu stoczniowego, uporządkować gospodarkę morską, prowadzić projekty, które mają na celu ożywienie gospodarcze północnej Polski, ale też właśnie ożywienie żeglugi śródlądowej. Te wszystkie plany, projekty, które zostały już przygotowane w tej chwili, ustaliliśmy, że w tym roku będą przekładały się na konkretne realizacje kolejnych projektów. Pani minister Strażyńska przygotowała informacje na temat planu resortu, który w tym roku obejmuje dalszą kontynuację. Przede wszystkim to, na co zwracałam ja uwagę w naszej rozmowie, również na to, żeby wychodzić do obywatela, do klienta z coraz to nowymi ułatwieniami życia publicznego. Minister Anna Strażyńska wymieniła tu m.in. program od Polski papierowej do cyfrowej. Zgodnie pracujemy wszyscy nad tym, żeby zapewnić klientom
obywatelom i przedsiębiorcom cyfrowe usługi wysokiej jakości, uprościć procedury, zniszczyć niepotrzebne bariery prowadzenia przedsiębiorczości czy rozwoju osobistego. Szefowa resortu cyfryzacji poinformowała, że ponad 3 miliardy złotych zostaną zainwestowane w budowę szerokopasmowego internetu. Resort chce zlikwidować tzw. białe plamy. Tegoroczny wzrost gospodarczy nie tylko może przekroczyć 3%, ale będzie też bardzo solidny i oparty o inwestycje, powiedział wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki. Polityk odniósł się do opublikowanych wczoraj danych GUS-u dotyczących wzrostu gospodarczego Polski w ubiegłym roku. Według wicepremiera Mateusza Morawieckiego wyniki Polski są bardzo dobre, zwłaszcza w kontekście całej Europy Środkowej. Jak popatrzymy sobie na Litwę, Łotwę, Czechy, Słowację,